Obchody upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej w Zamościu zostały podzielone na trzy części. Głównym celem obchodów, poza upamiętnieniem tragicznych losów ludzi, którzy znaleźli się w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku, było również przekazanie tej historii młodzieży. Pierwszą częścią był happening, który rozpoczął się o godzinie 10 na Rynku Wielkim. Ta część była wykonana przez młodzież z ponad 10 zamojskich szkół. Happening polegał na przekazie do społeczeństwa, że nie zamykamy się tylko i wyłącznie na takich uroczystościach typowo w kościele i nic poza tym. Wychodzimy na zewnątrz, żeby ci młodzi ludzie, przystępując do tego happeningu, wcześniej zostali zapoznani, kim oni są, jaką ich rola tutaj będzie, a co najważniejsze, żeby ci młodzi nauczyli się też tej historii. Druga część uroczystości odbyła się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny i miała charakter patriotyczno-religijny. Uroczystą mszę świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej poprzedził występ przygotowany przez młodzież z gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II w Zamościu i zespół wokalny funkcjonariuszy zakładu karnego w Zamościu. Przed mszą swoje wystąpienie pod tytułem Przestrzeń dziedzictwa katyńskiego przedstawił również prezes zamojskiej rodziny katyńskiej Marek Splewiński. Po mszy świętej odbyły się uroczystości z ceremoniałem wojskowym przy pomniku Krzyż Katyński, podczas których pod pomnikiem zostały złożone kwiaty. Ostatnią częścią obchodów była sesja naukowa poświęcona tematyce 75. rocznicy zbrodni katyńskiej. Jak mówią członkowie zamojskiej rodziny katyńskiej, stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby oddać należyty hołd osobom pomordowanym w kwietniu 1940 roku. Stowarzyszenie działa do dziś, to już jest w tej chwili 21 lat. Jak działa. No i można powiedzieć, że odnosimy z różnym szczęściem, ale na ogół sukcesy. Zrobiliśmy to, cośmy deklarowali w statucie. Postawiliśmy pomnik, Krzyż Katyński, który Państwo widzieli, co dziś składane były kwiaty. No i co roku organizujemy właśnie taką uroczystość w rocznicę zbrodni. Pamięć o tej tragedii propagowana przez stowarzyszenie to jednak nie wszystko. Jak uważa Jadwiga Kocańda, dużą rolę w upamiętnianiu tych wydarzeń odgrywają szkoły. Przede wszystkim szkoły powinny uczyć więcej o tym, o tej historii całej, bo to jest historia i to jest my jako starzy ludzie, to właściwie chodząca historia jeszcze, ale jak nas zabraknie, to już nic nie będzie wiadomo, co to się stało, bo przecież wszyscy ukrywali to do tej pory, także no, trzeba o tym pamiętać po prostu i szkoły powinny jakoś więcej działać w tym kierunku. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele miasta Zamość, gminy Zamość, policji, służb mundurowych, zamojskich szkół, a także członkowie zamojskiej rodziny katyńskiej.